Witajcie wszyscy. Z tej strony znowu Starkej. No i wracamy już do rozgrywek standardowych na nagraniach. I oczywiście nie było mi przez tydzień, to co? Musiałem wybrać grę najbardziej adekwatną do tego, żeby powrócić do rytmu i w ogóle. Więc wybrałem grę, której nie rozumiem, w której najłatwiejsze rzeczy sprawiają mi największe problemy i w ogóle. Ale dobra, mniejsza o to, idziemy dalej. Scheduled maintenance. The appropriate chamber for this testing sequence is currently unavailable. It has been replaced with a live fire course designed for military androids. The enrichment center apologizes for the inconvenience and wishes you the best of luck. I tutaj się zaczynałem chyba. Właśnie tutaj zaczynają się nowe... No ty... Czyli to nie tak miało być. Normalnie nie wierzę. Wiesz, chyba udało mi się zniszczyć. Okej. Okay. Nie pomyślałem. Jest naprawdę wcześnie rano. Nie będę może mówił tym razem jaka godzina. Ale mówiąc tak, naprawdę skracając myśl, nie jestem gotów na to, by nagrywać. A oczywiście jak zwykle zabrałem się do chyba najbardziej wymagającej ode mnie muszczenia gry. Okej, dobra, czyli co teraz? To, że noszę sobą kostkę, nic nie zmienia. Super. Nie no, dobra. Może zmienia, może nie. Ja nawet nie wiem, co ja tu mam robić, także no. To nie może to być bez powodu, ale... Różne takie rzeczy. O! Patrzcie, komputer! Taki trochę z brakującymi częściami, ale zawsze jakiś komputer. Dobra, idziemy dalej. A właśnie mam nadzieję oczywiście, że wszystko będzie dobrze i nie słychać za głośno kliknieć myszki, nic, bo jednak... Od kiedy... No, remont się skończył, to mam trochę inne ustawienie wszystkiego i w ogóle... I nie wiem, jak to będzie się właśnie sprawowało w nagraniach. Nie no, ja nie wiem, czy ta kostka blokuje strzały, czy jak... Tak! Pod odpowiednim kątem ustawiona blokuje strzały. I nie żyje. Tak. Czyli standard się stał. Czy da się zniszczyć wieżyczkę przy użyciu wieżyczki? A, to tutaj coś jeszcze było. A, radio.
Nie no, wydaje mi się, że będę mógł chyba spróć. Te! Nie, nie jestem pewien, ale... Ale naprawdę chcę sprawdzić, więc no... Mam nadzieję, że rozumiecie moją ciekawość świata zewnętrznego. Wiecie co, nie, ja już nie wiem, czy to jest możliwe. Tak kable wiszą, tak w ogóle wszystko, że... Target lost. Wydaje mi się, że naprawdę się da, ale dobra. Ja wydaje mi się, że nie. Dobra. Wiecie co, napiszcie mi może, jeśli wiecie, czy da się, bo jednak... Szczerze, nie chce mi się teraz tego sprawdzać. Akurat nie chce mi się, ale czasu odcinkowego mi szkoda. Także no, rozumiecie chyba, co chodzi, tak, że no... Dobra, za dużo tego także i w ogóle. No tylko, że w tej części jeszcze nie było trybu biegania. Jeśli nie mylę, w następnej chyba będzie. Vital testing apparatus destroyed. There you go. Dobra, chyba już wiem, o co chodziło. W tamtym miejscu. Wow. Jest już 7 minut, a ja jeszcze nie miałem takiego większego czopa w mózgu. Przysłowiowego rzecz jasna, nie mówię o prawdziwym. Normalnie czuję się mądry. I don't blame you. Well done, Android. The Enrichment Center once again reminds you that Android Hell is a real place where you will be sent at the first sign of defiance. Ja czy to mówię do wieżyczek, czy uważam mnie za androida. Się zobaczy. A póki co lecimy dalej. Apparatus and will deliver a weighted companion cube in 3, 2, 1. Czemu nie mogę tego spsuć? Ja chciałem. This weighted companion cube will accompany you through the test chamber. Please take care of it. Patrzcie, ma serduszko. Wydaje się trochę zbyt proste. Jeszcze plus, już się. Ała. Do większych wyzwań, no już je mamy. Dobra. Zobaczmy, co się stanie, bo nie pamiętam takich rzeczy. Pewnie też umrę. A nie, dobra, to tylko obrażenie zadaje. Znowu nie, nie, ja nie wierzę. Jakiego mam pecha, że drugi raz trafiłem na to samo. A, tym razem tu był zapis. Okej. Okay. Nie.
The symptoms most commonly produced by enrichment center testing are superstition, perceiving inanimate objects as alive, and hallucinations. The enrichment center reminds you that the weighted companion cube will never threaten to stab you and, in fact, cannot speak. Kostkę zgubiłem prawie. Vital testing apparatus destroyed. Jeśli dobrze widzę, to znaczy, że znowu będę musiał się bawić w odbijanie promieni, a to, jak wiecie, nie za dobrze mi wychodzi. Zanim coś tutaj, dam radę. Nie. Dobra. Dzięki najpierw. Też? Czy to wszystko jest na pewno potrzebne? Pewnie się okaże, że tak. Co ja mam zrobić? Może to tak trzeba było zrobić? Jezu, proszę, to było dobrze, ja nie chcę się znowu zacząć. To jest dobrze. Teraz to większe wzrost. Czemu nie leci? Gdzie mam obydwa przyprowa... Nie. Byłoby bardzo wkurzające wręcz. Chociaż... No, wyglądam to, że te... Zobaczcie, że tak jestem trochę zespał i w ogóle gadam bez sensu, ale tak. Chyba znalazłem rozwiązanie. Nie jestem z niego zadowolony. Niby okej, nie zacięłem się, ale... Tylko utrudnia sprawę tak naprawdę. The enrichment center reminds you that the weighted companion cube cannot speak. In the event that the weighted companion cube does speak, the enrichment center urges you to disregard its advice. Companion cube, fajna rzecz. Swoją drogą ciekawostkę dla tych, którzy chociaż chwilę grali w Terrarię. Da się tam też zdobyć coś w stylu companion cube'a sobie.
Jak po prostu tego towarzysza, tam, nie wiem czy wiecie, ale w terrarii właśnie są takie pety, które po prostu z wami łażą, czyli zwierzaczki, i można kupić sobie taką kostkę, nie pamiętam czy to ma być, czy to przypomina bardziej tą kostkę, czy taką standardową. Ale wracając do wszystkiego, no można zdobyć fajne rzeczy. No poza jednym faktem, jak jest się w kompletnej ciemności, to z jakichś powodów, nie wiem jakich, po prostu ten zwierzak, no, zadaje obrażenia graczowi, który posiada. The weighted companion cube certainly brought you good luck. However, it cannot accompany you for the rest of the test and unfortunately must be euthanized. Please escort your companion cube to the Aperture Science Emergency Intelligence Incinerator. Nie zdążyłem. Super. No niestety. Była z nami, kostka była z nami przez jeden test. Ale zawsze będzie mi jej brakowało. Congratulations. Nie pomyślałem, co mi się stało, gdybym sam tam wskoczył. Ja może kiedyś sprawdzę jeszcze raz. Ale nie. Nie chcę mi się póki co. Idziemy dalej. 16 minut. A jest to dopiero drugi test, także średnia 8 minut na test. No, mogło być gorzej, patrząc na mnie. Dobra, lecimy dalej. The experiment is nearing its conclusion. The Enrichment Center is required to remind you that you will be baked, and then there will be cake. Teraz lepiej. No po co ja tu w ogóle włażę? Co? Że jak? Czy ja zbugowałem grę? Dobra. Nie. Wierzę. Brawo ja po prostu. The experiment is nearing its conclusion. The Enrichment Center is required to remind you that you will be baked, and then there will be cake. W angielskim, jeśli ktoś zna angielski słyszał, to no tak delikatnie można powiedzieć, że gra zasugerowała, co się będzie działo. Ale ja nie chcę spoilować, nie chcę być zły niedobry, który zdradza zakończenie innym. Znaczy nawet nie chodzi o zakończenie, to bardziej chodzi o kwestię czegoś innego. Co, się zastanawiam, niebezpiecznie będzie to zrobić w ten sposób. Nie wymierzyłem brutala. A, okej, okay, film tutaj wróci. I teraz mam nadzieję, że będzie to dobrze. Proszę, nie chcę znowu zginąć. Pozwól mi grozować chociaż pozory inteligencji. Thank you.
Wiecie co, nie. Taka godzina naprawdę chyba nie sprzyja mojemu mózgowi. Ale niech będzie, dobra. Robić okej. Ja przez coś takiego mam przyjść. Powiem, jakie jest rozwiązanie mojego problemu z zwierzami. W sumie zwierzyczkami bardziej, ale... Bardziej tak. Powinien się jednej z nich pozbyć, jeśli się nie mylę. Znaczy, że się mylę, więc... No. Teraz czeka was taki trochę nudniejszy okres czekania, aż... Wymyślę swoimi resztkami mózga, co tutaj trzeba zrobić. I... Dobra. Teraz tutaj to trzeba będzie jakoś... Tutaj na pewno nie. Tak, może. By nie było problemu. Dobra. Dobra, dobra, szybciej. Szybciej, nie wierzę. Dobra, wiecie co, to wszystko było łatwiejsze niż myślałem. Dobra, teraz gdzie mam... doprowadzić ten... tą kulkę, żeby mnie gdzieś... A. Okej, dobra. Trzeba rozumieć. Nie wiem, jak mam dosięgnąć przycisku bez portali. Chociaż... Dobra. Niech będzie tam. Tutaj. Wiecie co? Ja naprawdę nie wiem, jakim cudem, ale czuję się, jakbym był normalnie mądry. Wiem, że to nierealne i w ogóle. Ale naprawdę, to po tej gadce czuję, jakbym miał jednak jakieś resztki mózgu. Ale dobra, się zobaczy.
Prawda, wiem, że czas nam się kończy i w ogóle. Ale tak czy siak, tą zagadkę chciałbym chociaż do końca doprowadzić. Chyba zepsułem? Tak. Od razu lepiej. Muszę tam wskoczyć najpierw. Potem jak tam wskoczę, to wyjść z kostką. Okej, dobra. Mogło być gorzej. Ja tam skoczę na pewno. Nie. Czyli, że jednak najpierw muszę wziąć jedną kostkę, żeby potem wziąć... Dobra, nieważne, ja już sam... Za bardzo... I oczywiście mi odjedzie pewnie. Nie zdążyło. Jak miło. Nie, ale dobra, wiecie co, nie wiem. Nie wiem chyba, jak to zrobić. Tam jest takie miejsce, ale... W sumie nie daje żadnego... No niczego, powiedzmy. Tam kostki nie sięgnę. Znaczy też nie dam rady. Skoki tu są za niskie. Nie, zbieram. Ja nie wiem. Ostatnia próba. Potem kończymy na dzisiaj. Wiem, że to jest pewnie najoczywistszy element całej tej zagadki, ale jednak... No czas mi się kończy. To w sumie nie kończy, tylko... No, jednak chciałbym jeszcze... pocieszyć się tym, że remont został zakończony i nie muszę nic robić. Dobra. Wiecie co, ja tą kostkę wezmę poza nagraniem, póki co mam nadzieję, że wam się podobało mimo... No jednak delikatnego nieugaru i możliwe, że przyćmienia umysłowego spowodowanego poranną godziną. I po prostu trzymajcie się do następnego odcinka. Hej.